Twórcy naszej ulubionej gierki poszli po rozum do głowy i za chwilę omówimy tego efekty. Halo, halo Tibia, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ten film to pewna aktualizacja, jeżeli chodzi o poprzedni film, gdzie omawiałem zmiany, które Cipsoft wprowadził odnośnie tematu. Wait a fucking minute, boy! Jeżeli podoba ci się to, co robię i chciałbyś wesprzeć moją robotę, zostaw stary subskrypcję na kanale. I wbij na streamka, na Twitchu, nick strojny, codziennie od 8 do 14. Mitigation? Jeżeli wiecie, a może nie, były wprowadzone dwie poprawki do tego tematu. Pierwsza mówiąca o tym, że dosyć mocno zredukowany został impact, jeżeli chodzi o ten mitigation, około o 28%. No i druga poprawka, która dla Cipsoftu chyba jest tą już ostateczną i prawidłową, czyli zredukowany mitigation w potworach do... Jest napisane o kolejne 50% i teraz nie wiem, jak to interpretować. Czy tutaj chodzi, że ten pierwotny stan zmienili o 50%, czy po tej pierwszej zmiance o kolejne 50%? Nie wiem, chyba. Jak z babą. W każdym razie ta poprawka miała być bardziej widoczna, bardziej odczuwalna, wiadomo, o co chodzi. Także zobaczmy sobie to na przykładzie. Jeżeli oglądaliście mój poprzedni film, tam pokazywałem różnicę pomiędzy RealTibią a test serwerem. Dzisiaj do tego chciałbym dołożyć pierwszą poprawkę z test serwera i drugą poprawkę z test serwera, także będą cztery przykłady. Real server przed jakąkolwiek zmianą. Bazowy hit, jaki zadawaliśmy przed zmianą, to 405. Test server z pierwszą wersją mitigation. Bez żadnych poprawek uderzaliśmy z charma freeze za 364. Zmniejszone obrażenia o 10%. Pierwsza poprawka mitigation. I tutaj czuć pierwszą różnicę, bo hity wynoszą 378. Tutaj nasze hity względem RealTibi zostały pomniejszone o 6,7%. Druga i prawdopodobnie ostatnia poprawka mitigation. Tutaj już naprawdę widać różnicę, bo hit wynosi 391. W stosunku do RealTibi jest to różnica wynosząca 3,5%. No i dobra, po tej drugiej zmiance można powiedzieć, że kurde, no nie jest w sumie tak źle, co nie? No i teraz wychodzi bardzo zasadnicze pytanie, czy te obietnice Cipsoftu, które dostaliśmy przed Winter Update'em, przed test serwerem, że wszystkie te nerfy to... No gościu, czym ty się kurwa przejmujesz? Przecież koło umiejętności! Nam to wszystko wynagrodzi, będziemy jeszcze lepsi? Czy tak faktycznie jest? W poprzednim filmie również pokazywałem analizery, jak to wygląda na RealTibi oraz na test serwerze jeszcze bez jakichkolwiek zmian. Dzisiaj chciałbym wam pokazać troszkę większy punkt odniesienia, to znaczy półgodzinny analizer. Byłem tam z Falcon Battle Axe'em bez tarczy, także to mitigation będzie pewnie troszkę mniej widoczne, aczkolwiek myślę, że jakieś zmiany tam będzie można dostrzec. Oczywiście imbuing, czarmy, to wszystko jest ustawione tak samo. Oczywiście jeżeli chodzi o koło umiejętności na test serwerze, poleciałem maksymalnie w dolną lewą odnogę. Czyli jest tam bonus do 8% od zadawanych krytycznych obrażeń. Oraz inne perki typu więcej HP, więcej kapa i tak dalej, i tak dalej. Montując ten film, zastanawiałem się, czy powinienem pociąć trochę tego analizera, żeby szybciej to jakoś zleciało i było bardziej dynamicznie, ale stwierdziłem, że nie, zostawię cały analizer przyspieszony razy 20, żebyście mogli zobaczyć po kolei, jak te wszystkie zmiany przechodzą. Tutaj jest mój błąd, bije się w pierś, bo nie jest to jakoś tak dobrze pokazane wizualnie na tej zasadzie, że macie input analizer na tej RealTibi po lewej stronie na górze, a na test serwerze macie po lewej stronie na dole. Dlatego to też może delikatnie zgubić, więc tutaj pozostawiam ten analizer, żebyście mogli sobie w każdej chwili zastopować, zwrócić uwagę na to, jakie są różnice pomiędzy tymi analizerami. A jak widzicie, im dalej w las, tym różnice robią się coraz bardziej ciekawe. Oczywiście tutaj polecam zobaczyć, jaki mamy input analyzer, jaki mamy total DPS, również impact analyzer, jakie hity bijemy w te nagi. Również warto zwrócić uwagę na healing, jak się doleczamy, supply analyzer, bo tutaj też się robi coraz bardziej ciekawie.
A na lota to tam nie zwracajcie uwagi, akurat wtedy nic nie zbierałem totalnie. Warto zaznaczyć, że tego expa robię tak samo jak na poprzednim filmie, na miejscówce Marapur, na Nagach. Jest to jeden z lepszych expów dla Knighta Solo, więc wydaje mi się, że dobra próbka statystyczna. Po tych 30 minutach analizera możemy zobaczyć ciekawe rzeczy. Tutaj już możemy zauważyć, że raw exp na godzinę, no tak dosyć minimalnie się różni od siebie, nie są to jakieś wielkie wartości. Na RealTeam jest to od 5.3 do 5.5 kk na godzinę, na test serwerze jest to od 5.2 do 5.4, więc tutaj ok, widać znaczną różnicę. Damage w potwory, który zadaliśmy na RealTeam 2.5 kk przez te pół godziny, na test serwerze jest to 2.368 kk, więc tutaj taka 3-4% różnica, jeżeli chodzi o hity, jakie zadajemy w potwory. Paradoksalnie damage, który otrzymaliśmy od potworów, jest tutaj na korzyść RealTB, czyli mniej otrzymaliśmy obrażeń na RealTB. Co prawda o 60 tysięcy tylko, tu jest 1 033 000 do prawie 1 100 000, ale patrząc pod kątem mitigation i tego, że mieliśmy stać pewniej na klatach? Dziwne, ale takie są cyfry. Aczkolwiek jeżeli spojrzymy na max DPS, jaki dostaliśmy od potworków, czyli załóżmy w jednym boksie, no to tutaj zdecydowanie korzyść dla test serwera prawie 3500 do 4500, więc wydaje mi się, że tutaj jest 20 może procent różnicy na korzyść test serwera, więc faktycznie idzie to odczuć, że w pełnym boksie czujemy się bardziej pewnie i faktycznie tą zmianę chyba najbardziej można odczuć. No i teraz ten analyzer, porównując do poprzedniego filmu, gdzie zestawialiśmy również RealTB z test serwerem, jeszcze przed tymi zmianami, to możemy tutaj zauważyć, że te wartości już coraz mniej się różnią, aczkolwiek wciąż to nie jest to, co Tibia nam obiecywała, to znaczy, że będzie nam się lepiej expić szybciej i będziemy generalnie mocniejsi niż przed Winter Update'em. Więc tutaj szczerze mówiąc, chyba jeszcze jakieś zmiany powinny się przydać. Wątpię, że jakiekolwiek będą wprowadzone. Zobaczymy, co nam jeszcze czas pokaże, bo jeszcze troszkę zostało czasu do zimowej aktualizacji. Jeżeli wy na test serwerze dostrzegliście jakieś zmiany już po tych zmianach, piszcie w komentarzu, dzielcie się opiniami, bo ja również jestem ciekawy, jak to wygląda z waszej perspektywy. A ja myślę, że już najwyższy czas, żeby zaprosić wszystkich na giveaway Sona opiewającego na 100 Tibia coinów. Losowanie odbędzie się na moim streamie 14 listopada o godzinie 13.30. Na Twitchu wystarczy, że wpiszesz strojny i już ci wyskoczy mój streamek. Giveaway Son jest dla wszystkich osób, które zostawią łapę w górę, komentarz oraz będą posiadały subskrypcję na kanale. Także byczku, bierz udział, bo setka piechotą nie chodzi. Jeżeli szefie dotrwałeś do tego momentu, oczywiście hashtag strojny, będzie mi niezmiernie miło. No i co, piszcie w komentarzach, jeszcze raz zachęcam do tutaj wpisywania opinii. Ja sobie to czytam, no tam wiecie co, dwójeczkę kleję czy coś. Nie ma lepszego, stary, uczucia niż czytanie komentarzy, odpisywanie na nie właśnie w tym momencie. Także mam nadzieję, że widzimy się w następnym materiale. Sympatyczne, kurwa, papa.